Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, Państwa radnych, Pana Burmistrza i współpracowników. Chciałem sprawdzić najpierw kworum, czy jesteśmy obecni. Bardzo proszę o potwierdzenie. Tak, proszę Państwa, w tej chwili sprawdzamy. No właśnie, czy ja jestem słyszany przez wszystkich Państwa? Na dobrym kanale. Czy ja jestem słyszany w tej chwili u Państwa na Teamsie? Tak, słyszany jestem, Piotr. Żeby zaczynać. Bo właśnie chodziło mi o to, żebyśmy mieli dobrą komunikację, stąd sprawdzałem, czy wszyscy Państwo jesteście. Otwieram 61. sesję Rady Miasta Nadzwyczajną w trybie nadzwyczajnym z powodu pilnej potrzeby podjęcia zmian w uchwale budżetowej, co Państwo otrzymaliście w materiałach drogą mailową. I przedstawiony porządek obrad, tak jak macie Państwa, więc jako punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 rok. Komisja Budżetu się już zebrała i poproszę Panią Przewodniczącą Komisji o opinię do projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś zapytania odnośnie projektu tej uchwały? Nie słyszę zgłoszeń. W takim razie przystąpimy do głosowania. Nie mam głosów od pana Kocińskiego i Syryjczyka. A. Próbuję, ale nie mam głosowania żadnego. A weź sobie tam u siebie na głosowanie, to może ci się zaktualizuje. Pan Szutko już widzę oddał głos. A Robert Syryjczyk jest z nami? Jest? Jestem za.
ten, bo zniknął mi teraz, zniknął mi z SS. Słychać mnie? Bo forum potwierdziłem, zagłosowałem za, a teraz mi sesja zgasła. Czerpałeś temat. Dobrze, Tomek. Możecie. Tomek Kociński. Aby pieniądze nie zniknęły. Pan Tomasz i pan Robert, tak? Pan Robert. Już głosy oddali. No teraz się oddało. Dobrze. Czyli mamy wynik. Proszę państwa, za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jeden głos wstrzymujący. Czyli uchwała została przyjęta. Dziękuję wszystkim. Zamykam 61. nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dziękuję za udział, obecność.